Panie prezydencie, z naszej strony ogromne podziękowania, a także prośba, aby pod opieką mieć dalej przedsięwzięcia artystyczne dla miasta. Czy mogę prosić o dwa słowa? Tak, bardzo dziękuję pani prezes za te ciepłe słowa, ale to ja państwu gratuluję tej cennej inicjatywy. To jest kolejny grudziącki mural, tym razem dedykowany Kopernikowi. W wyjątkowym miejscu, bo na placu miłośników astronomii, także nieopodal pomnika Mikołaja Kopernika. Starsi mieszkańcy Grudziądza pamiętają, ale właśnie też na tym budynku swego czasu, na początku lat 90. O, pani doktor Grażyna Leśniewska, w 1972 roku powstał też mural. Nie był tak piękny jak może ten, który dzisiaj odsłaniamy, ale to na pewno wzbogaca to miejsce i poprawia jego, absolutnie jego wizerunek. A więc chciałbym jeszcze raz państwu podziękować za tą cenną inicjatywę. To się doskonale, to co powiedziałem, wpisuje w ogóle w koncepcję wielu murali w Grudziądzu, ponieważ to jest kolejny mural, który odsłaniamy. Mamy mural kawalerii, mamy mural naszego flisaka. W przygotowaniu jest mural biskupa Chrystiana. Nie tak dawno odsłanialiśmy mural naszego olimpijczyka Bronka Malinowskiego na Szczemięcinie. A więc nasze miasto staje się miastem też murali. Bardzo dziękuję też pani doktor Grażynie Leśniewskiej za pielęgnowanie tej naszej kopernikańskiej historii w Grudziądzu, bo przecież to nie tylko mural, ale także Nagroda Kopernika Ekonomisty, to także kongres, który nie tak dawno odbył się w Grudziądzu, a więc Kopernik żyje. Co więcej, widać po tej młodzieży, która dzisiaj tak licznie uczestniczy w tym odsłonięciu tego murala, że także to pączkuje na młode pokolenia. Więc dziękuję wszystkim zaangażowanym. Dziękuję też artystom, którzy to wykonali. Nie wiem, nie ma pana Marka. Tu jest pan, tak, przepraszam. Czyli pani Magdzie, która jest projektantką, zaprojektowała. Pan Marek, nasz grudziącki artysta, wykonał to. To też jest bardzo cenne, ponieważ jest to bodajże pierwszy mural wykonany przez naszego grudziąckiego artystę, więc naprawdę tym bardziej jest on cenny. Projekty. I słuchajcie państwo, to jeszcze nie koniec, ponieważ no, jesteśmy teraz w okresie takim jesienno-zimowym, ale myślę, że już niebawem ten teren zielony też zmieni swój wizerunek. Planujemy tutaj odnowienie zieleni. Myślę, że też powstaną tutaj niebawem kawiarenki letnie, bo taki też jest plan, żeby ta część tego placu ożyła, więc Kopernik będzie w dobrym towarzystwie. Zatem jeszcze raz bardzo dziękuję, gratuluję i na ręce pana prezydenta. Na pewno na tym nie poprzestaniecie, bo macie plany, więc na kolejne, nie tylko murale, na kolejne inicjatywy państwa liczę. Oczywiście też tutaj deklaruję swoje wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Podziękowania od Grudziąckiego Towarzystwa Kultury. Dziękuję bardzo. Bo bez iskierki i chęci pomocy nie powstałby ten mural. Ale ten mural ma wielu ojców, ponieważ ogromnym wsparciem dla nas było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. Panie prezesie, panie wiceprezesie, zapraszam panów, bo to wasz trud spowodował, że dziś Grudziądz jest tak piękny i w tym miejscu wielkie ukłony i podziękowania dla naszych sponsorów, bo można chcieć zrobić dużo dla kultury,
ale bez wsparcia tego się nie da. Dlatego wielkie ukłony dla panów i podziękowania i myślę, że brawa dla panów za wsparcie kultury. Panie Leszku, na pana ręce i panowie, dziękuję serdecznie za ogromną pomoc. Daj Boże dalszą. Proszę państwa, to nie wszystko, bo ściana jest własnością prywatną. Bardzo dziękuję właścicielom posesji, która udostępniła nam i umożliwiła realizację tego projektu. Bardzo dziękuję państwu Mirosławie i Marcinowi Napierskim. Bardzo państwa proszę i proszę o brawa. Będziemy wspierać też remont elewacji od ulicy Starej Kościelnej. Wiecie państwo to... Dobra, działa. Bardzo dziękujemy, bo leżało nam to na sercu, żeby to miejsce było piękne i już nieraz pisałam do prezydenta i naprawdę cieszę się, że taki wspaniały odzew, że już tu nikt nie śpi, tylko będziemy się tu bawić i cieszyć. A ja pozwolę sobie przeczytać, że Grudziąckie Towarzystwo Kultury dziękuję państwu za udostępnienie ściany budynku i miłą współpracę, której wynik w postaci muralu o tematyce kopernikowskiej możemy podziwiać. Grudziądz zyskał artystyczny mural, który pięknie komponuje się z historyczną zabudową miasta. Państwo zaś mają w tym swój udział.